tvpodkarpacie.pl. Tysiąc 500 studentów w dniu dzisiejszym zainaugurowało nowy rok akademicki. Po raz pierwszy nasza uczelnia zainaugurowała nowy rok akademicki 1 października. Jest to data, która każdemu studentowi kojarzy się właśnie z rozpoczęciem studiów, z inauguracją roku akademickiego. Drugi rok z rzędu Żakom towarzyszyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jeszcze trwają zapisy, ale mam nadzieję, że około 200 osób będzie aktywnie uczestniczyć w tym roku. Trochę mniej niż w roku ubiegłym, ale jak się okazuje, w III wieku również niż demograficzny postępuje. I to jest bolączka wszystkich uczelni, bo przecież powstały one właśnie z myślą o studentach. Dla mnie najważniejsi zawsze są studenci. Bez nich nie byłoby uczelni i najważniejsze jest utrzymanie płynności finansowej uczelni, stabilizacja kadry. To są najważniejsze zadania dla mnie i moje priorytety i całej społeczności akademickiej, myślę, że również. A społeczność akademicką tworzą także studenci. Dla mnie najważniejsze w tym roku będzie napisanie pracy licencjackiej, ponieważ jestem na trzecim roku dziennikarstwa i chciałbym, aby to poszło sprawnie, ponieważ chciałbym też od razu iść na magisterkę dalej gdzieś, żeby się kształcić. Natomiast kontynuację nauki po szkole ponadgimnazjalnej w Sanoku wybrało blisko 400 osób. Pielęgniarstwo jest jak najbardziej dobrym kierunkiem, ponieważ możemy znaleźć szybko pracę i nie musimy się martwić, że po zakończeniu studiów nie będziemy gdzie pracować. Chciałabym się jakoś sprawdzić, czy jest to akurat na pewno coś dla mnie i przygotować się do swojego przyszłego zawodu, mam nadzieję. Bo coraz częściej studenci wybierają takie kierunki, które dają szansę na rynku pracy. Jednak statystyki są smutne i niestety prawdziwe. Niestety gorzej jest z tym, że ci wszyscy studenci, absolwenci, którzy kończą tego typu uczelnie, niestety dane statystyczne potwierdzają to, że niewielki ich odsetek dostaje pracę. I to jest choroba tego państwa, to jest nieszczęście tego państwa. Na którą nie sposób znaleźć receptę, pomimo najszczerszych chęci i ciężkiej pracy. Szkoła prężnie się rozwija, co możemy zaobserwować. My współpracujemy też bardzo blisko ze szkołą. Widzimy, że kierunki, które są proponowane studentom, cieszą się dużym powodzeniem, co przekłada się też na rozwój naszego powiatu. A w interesie samorządowców, przedsiębiorców, a także mieszkańców jest to, aby PWSZ funkcjonował jak najdłużej i jak najlepiej. tvpodkarpacie.pl